I cześć muszki z tej strony, Trawlf, i kolejnym odcinku z Hardon, że na aplikacji o tym biegonie, jako generalny gubernator z Long Bay. W ostatnim odcinku zaatakowaliśmy kilka krajów, które no, były dosyć poważne problemy na samym początku, ale później sobie poradziliśmy. Więc w głównej mierze to są wszystkie wojny, jeżeli chodzi o moda. I... Bum. Ale jeszcze nie wszystkie. Shanghai jest nas, chociaż już wcześniej zdobyliśmy go. Ale okej. My teraz będziemy kontynuować. Tutaj mamy jeszcze do dobicia tych. Oni są akurat mega prości. I zabieramy już im wszystkie terytoria. Boom. Okej. I to były chyba wszystkie wojny. Tutaj niektórzy są z nami, ponieważ jakoś dołączyli, nawet nie wiem jak. Tutaj, no, włączyłem sobie, że tam produkcję samolotów, ale jak sami widzicie, aż tak dobrze nam nie poszło. Więc tutaj musimy sobie trochę pozmieniać, ponieważ mamy problemy ze sprzętem, ale to, co możemy na razie zrobić, to odesłać naszą armię tutaj. I w głównej mierze w tym odcinku, jako że to zapewne będzie ostatni odcinek, sprawdzimy, co jeszcze można porobić. Głównie w grze. Bo jeżeli chodzi o resztę drzewka, no to tutaj możemy jeszcze jakieś eventy sobie zdobyć i inne rzeczy, a tak to wszystko jest. Więc w głównej mierze najpierw drzewko. Tutaj w drzewku w tej części nie masz tak dużo rzeczy. W głównej mierze to jest po prostu jakieś bonusy do armii, a tak to zbytnio nie ma, więc nie będzie nic ciekawego aż tak bardzo. Dostajemy oczywiście tutaj trochę decyzji. Tutaj zazwyczaj wybieram sobie to, bo nie chcemy tam korzystać z chińskiego. No i tutaj kończymy. I tak naprawdę to już całe drzewko. Jeszcze mógłbym sprawdzić w plikach, czy nie ma. I jeszcze oprócz tego jest oczywiście reszta, jeżeli chodzi o political power. Niestety, jeżeli chodzi o nasze, że tak powiem, to co można kupić za pieniądze, to trudno to zdobyć. No, trzeba trochę poczekać, jak tam się ustabilizuje. W głównej mierze chodzi o to, że możemy sobie tutaj porobić to wszystko. Możemy poprosić, ale to już prosiliśmy, więc to nic nie zmieni. Tutaj mamy oczywiście jeszcze kilka rzeczy. Tutaj niestety, ale to, jak mówiłem, tutaj dosłownie nie możemy tego zrobić, ponieważ nam gra wyłączyła tą opcję tak trochę słabo. Tutaj możemy sobie jeszcze tych gości, tutaj możemy też za pieniądze zrobić to, ale jak wiecie, jak to jest z tymi za pieniądze, aż tak szybko tego nie idzie. Możemy też zrobić integrację, tylko nigdy nie pamiętam, czy to jest pojedyncze. Możemy włączyć w ogóle te wszystkie rzeczy, bo nigdy nie pamiętam, czy to jest. Wydaje mi się, że włączyłem raz tych białych Rosjan, więc nie wiem, dlaczego tutaj jest. Więc to wszystko, jeżeli chodzi o to. Teraz możemy sobie jeszcze posprawdzać, jeżeli chodzi o resztę. Na razie sobie jeszcze poczekamy na tych gdzieś tutaj. Prosiliśmy o to, żeby się dołączyli do nas. Możemy to zrobić. Możemy sobie posprawdzić, jak to wygląda tutaj. Tutaj dosłownie się nic nie zmieniło. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma jakiś sens. Tutaj no, skończyło się na tym, że wszyscy są przeciwko nam. Tak. No trudno później zrobić po te pieniądze. I jednak bardzo szybko znikają. Jeżeli chodzi o to, to w sumie te expenses. Ja próbuję to zrobić poprzez te wszystkie rzeczy, ale nie wiem, czy to tak jest. To też nie piszę często, czy te budynki, bo tutaj na przykład te farmy, no budowałem farmę, a tutaj nic nie bierze, więc nie wiem do końca, jak to działa. Oczywiście nasze wojsko, no to ono jeszcze trochę poczeka. W ogóle bardzo mało dywizji wygrałem z to. Wcześniej to miałem bardzo dużo dywizji. To co możemy spróbować zrobić? Nie, chciałem usunąć. W ogóle mamy medale.
Kryminał. Możemy medale zrobić? A nie, to nie jest medal, medal, to jest to. Nie, nie mamy żadnych medali. Szkoda. Więc w sumie to wszystko, jeżeli chodzi o to, co możemy osiągnąć tutaj. Teraz możemy sobie jeszcze porobić kilka takich rzeczy typu typu na przykład przyjmowanie tych terytoriów, które tutaj na przykład są zaznaczone na szaro i zobaczenie, co to nam da. Ale na razie sobie poczekajmy chwilę. Co tutaj się na Manchuria... A, tutaj włączyłem to przypadek? Chyba tak. Chodzi o to, że chcemy, żeby tam nam oddali, ale że tak powiem trochę... trochę słabo to wygląda. Tutaj możemy oczywiście spłacić trochę tego. Tutaj... możemy spróbować, żeby nie buntowali się, chociaż to buntowanie się naprawdę jest trudne. Czas po prostu nie powiem i brak pieniędzy. Też te trochę małe dodają tego. No, w takim razie myślę, że sobie teraz przyjmiemy te terytoria, które tutaj są, bo dosłownie nie wydaje mi się, żeby coś tutaj było, ale zanim to zrobimy, to zrobimy krótkie cięcie i zobaczę, czy nie ma czegoś więcej, jeżeli chodzi o drzewko. Okej, okay, jeżeli chodzi o drzewko, to reszta kontentu jeszcze nie jest dopracowana i została tymczasowo po prostu zamknięta. I wiem już, dlaczego nie działało nam tamte cele, które wcześniej robiliśmy, że na przykład to. Ponieważ zamiast zrobić tak, jak niektórzy robią, czyli że drzewko, które się pojawia, częściej znika, to po prostu oni zrobili kilka różnych drzewek i zmieniając drzewka wtedy już nie można dostać tego. Tak, trochę to wina twórców, że oni to w taki sposób zrobili. Naprawa jest trochę czasochłonna, ale no, by się przydała. Więc na razie sobie czekamy, bo chcę sobie o tych wziąć. W głównej mierze teraz to po prostu będziemy robić wszystkie decyzje i tyle, ponieważ dosłownie, że tak powiem, nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o to. Więc tak, teraz mamy już ten submachine. I w głównej mierze pytanie jest takie, czy to jest jakaś nowa jednostka, czy co? To jest nowa broń? Nowa broń? Wow, ci to są trochę napakowani. Nowa broń. Tak naprawdę to jest nowa broń, która chyba nikt nie ma do tej noszenia, że nikt nie chce tej broni, że tak powiem, bo to jest, że tylko nam dodaje. Dobra, czyli jeszcze to nie jest jakoś dopracowane. Tutaj dostaliśmy chyba jakąś randomową dywizję od tych Rosjan. Tak, możemy je oddać. Więc tak, ci się nie zgodzili, więc możemy ich zaatakować. Jak sami pamiętacie, atak nie jest jakiś mega trudny. W takim razie, czy możemy kolejnych tutaj... To już nie możemy zrobić, ja za chwilę sobie to przejmę i zobaczymy, co to nam da. Mamy tutaj tych... Tak, to jest ciągłe, więc... Tak, to są chyba ciągłe rzeczy, więc nie ma sensu tutaj to robić. A to też jest ciągłe, ale to już nie jest ciągłe. W takim razie sobie bierzemy to. Boom. Teraz to jest po prostu część odkrywania tego. No więc tutaj ciągniemy. Trochę długo to zajmuje, szczerze powiem. Sam czas, a później oni tak naprawdę od razu to oddają, ale ty za bardzo nie widzisz tego, bo nie masz tam informacji zwrotnej. Tak, jak bym to zajął, żeby się zorientowali. Coś się stało. Nie wiem, dlaczego się tak to trochę porobiło. Dobra. O, tutaj gościu też dostaje. On jest, szczerze powiem, bym go zrobił Field Marshalem. On ma po prostu takie
takiego traita. Myślę, żebyśmy tutaj wysłali, to by wystarczyło. Więc tak, tutaj to już w sumie tylko musimy się zająć tylko kilkoma państwami. Tutaj chyba już wysłałem. Więc tak, ja sobie tutaj powyłączę te rzeczy, które nam nie są potrzebne. Wealth of the Frontier. Czy mieliśmy takie... Czy mieliśmy gdzieś tutaj? Mieliśmy to. Okej, okay, coś tam dostaliśmy, ale nawet nie wiem, co dokładnie. Tak, tutaj to już nic nie możemy zrobić. Tutaj musimy mieć kontroli patent terytorium. Tak. tutaj kolejna rzecz, którą moglibyśmy odpalić. Tutaj też. Tutaj kolejne z tych rzeczy. Dobra, chyba na razie to wszystko, bo już wszystkie sztandary, chorągwie zdobyliśmy. To co jeszcze moglibyśmy... Ej, teraz zauważyłem, że można powyżej tego 2000. Tutaj dalej będą coś robić, ale wiadomo. Tutaj ciągle się nam to pokazuje, ale dosłownie nie wiem, gdzie dokładnie to jest, bo mieliśmy od samego początku, ale nie wiem, w którym miejscu to jest. Chyba to jest w ogóle... A nie, to jest tu. To już jest naszym korem, czy... Jest już naszym korem, więc... Chyba trochę popsute jest, po prostu. No, dajmy trochę tych pieniędzy, nie są nam potrzebne. I to był ostatni poziom, jeżeli chodzi o to. Te decyzje może byłyby fajne, gdybyśmy chcieli z nich korzystać. Dobra, więc w głównej mierze to, co nam zostało, to przyjęcie kilku miejsc. Ja już to zrobię. Po prostu zobaczymy, co tutaj jest. Niestety Japończycy się dosłownie na nic nie godzą, więc no, trochę słabo. Więc przenieśliśmy sobie to i teraz sobie zobaczymy, co tam jest. Możemy zdobyć. Więc po pierwsze możemy sobie trochę tutaj porobić. Też... A, tutaj w ogóle żadnej decyzji nie ma. Po prostu twórcy nie zrobili. Ale realnie rzecz biorąc, to my w sumie wszystkie takie ważne inwestycje zrobiliśmy. Teraz została nam tylko kolej. Okej, okay. Tutaj możemy się zgodzić, bo już nic nam nie zostało. Możemy dać Rosjan, dlatego że nie ma znaczenia. Tutaj jest bardzo dużo wsparcia, ale my nie jesteśmy oczywiście tej ideologii, tylko w innej. Tutaj mamy Occupied Territories, no to nic ciekawego. Zobaczmy, czy coś tutaj mamy. Możemy oddać ten hajs. Jesteśmy na plusie już, to jest dobre. Tutaj... Czekaj, mamy wszystko, co tutaj musimy... Halier i... Northeast Province. A może Compliance jest? Harrier, one of the... Was Harrier owned by... albo Funkory. Drugie to jest... Is not core of inspectorate. Compliance more than... trudno tutaj się zorientować, o czym dokładnie gadają. It's not compliance more than... Może musimy poczekać chwilę, żebyśmy mieli tutaj compliance na 25%. No to jest akurat łatwe, żeby z 25%. Realnie rzecz biorąc, teraz to i tak już nic zbytnio nie ma, że jeżeli chodzi o content, to wszystko. Też się nie spodziewałem, żeby cały jeszcze był content do Chin, ponieważ, no wiecie, to na samym końcu to jest po prostu niszczenie drobizny. Tutaj oczywiście mamy jeszcze zapewne kilka frakcji, zapewne byłoby. Zobaczmy. Tak, mamy Feng Yang Clique,
Mamy tutaj Zili, mamy Sihuan, mamy Maklik. No i to wszystko w sumie. No. Co to za wyspy? O, Stany Zjednoczone oczywiście musiały być. Dobra, no to wszystko z tego moda, szczerze powiem. Chyba już wybadaliśmy wszystko, co było możliwe. Raczej nie sądzę, żebyśmy mogli jeszcze coś robić. Tutaj oczywiście trzymanie ich lojalności jest kompletnie się nie da, bo jeszcze jest to tygodniowe. Tak, to tygodniowe, które jeszcze nam niszczy, a my po prostu nie możemy utrzymać tego poziomu. Więc to jest trochę nie fair, nie powiem. My tutaj w sumie wszystko mamy zrobione, możemy jeszcze tutaj porobić. Tutaj wszystko. Tutaj mamy jeszcze jakieś rzeczy, które mogliśmy zrobić. Tutaj mamy wszystko zrobione, tutaj też wszystko. Też, no, wiem, że jeszcze jest kolej, ale kolej to... Szczerze powiem, budowa kolei jest szybsza przez decyzję, to mi się podoba. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda, bo tak trudno zobaczyć, żeby... No, ładnie porobiona, nie powiem, ta kolej. W sumie udało nam się, tak jak to poszło, nam zrobić tutaj pozycję. Tutaj pociągnęliśmy kolej, ale nie zdążyliśmy dobudować, więc tak nie jest dokończona. Tutaj mamy dobudowaną kolej. No, zgaduję, że jeżeli chodzi o tą kolej, to jest nawet jedna z lepszych decyzji do zrobienia. Tutaj czy mamy połączone? A, tak, mamy połączone. Tak, wydaje mi się, że wszystko. Oczywiście mógłbym teraz wszystkich tych zaneksować i zrobić... O, zobaczcie, Chiny. Co chyba za chwilę zrobię. No i po prostu na tym zakończyć. Dlatego, że no mod jeszcze jest w trakcie tam, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o ten, no wiecie, development, kurde, bo chodzi o to, że te dywizje później zostają i nie chce mi się ich później zbierać. Jest tutaj tak dużo państw. Dobra, już nie będę tego robić. Wiem, że zapewne ktoś chciałby zobaczyć wielkie Chiny, ale zbyt dużo działań. Albo dobra, już niech będzie, tylko zapiszę sobie wcześniej. Więc jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że no mod jako taki jak to powiedzieć, czy przyszłość widzę tego moda? No może, zgaduję, że trochę zaniknie, bo to jest mod, gdzie bardzo dużo trzeba pracy dać, żeby było w miarę ok, jeżeli chodzi o to, więc żeby jakiś ciekawy rezultat był, więc zapewne jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Ja tutaj powoli już się zajmuję tymi, dosłownie to są takie drobizny. Jakiś pojedyncze regiony. O, mówiłem, ten gość jest wszędzie. Bo to jest chyba jedyny portret i po prostu jest w każdym regionie. Oczywiście zgaduję, że został wydany ten mod w głównej mierze na to, że zapewne twórcy już bardzo dużo zrobili i chcieli się pochwalić tym, co zrobili. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. No, w zależności jak bardzo mod jest zaawansowany, no to wiadomo. Ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że bardzo dużo na warsztacie jest takich modów, które kompletnie istnieją i w sumie nie są w ogóle nic nie jest z nim robione, więc dla niektórych to jest po prostu takie, że o, kolejny mod, super. Tutaj zobaczmy, w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, czy to Tybet nie przejmujemy przez przypadek. Tutaj mamy jeszcze
jakieś takie, wiecie, że miasta portowe. Tutaj mamy też jakieś miasto. Więc możemy w sumie je przejąć. Jest tutaj naprawdę taki dużo drobizn. Trzeba byłoby się zorientować. Tutaj też brytyjskie. No podoba mi się, że jest w miarę dokładne to zrobione. Oczywiście to nie jest aż... Można zawsze powiedzieć, że można, że może być bardziej dokładne. Tutaj mamy jakiś rosyjskich. No. Mamy jeszcze oczywiście Tanatuwę. No i mamy w sumie... To jest dziwne, to jest... Mamy japońskie wpływy w Mongolii. Nie wiem, czy to tak było. Dobra, ale myślę, że to wszystko. W takim razie patrzcie na tą przepiękną, przepięknie zjednoczone Chiny. Tak? Podoba mi się, że dosłownie wprowadzili te rzeki. I jest jedna rzeka. Druga rzeka. I w sumie nawet tu nie ma. I to wszystko. Tak. Prowadzili dwie rzeki. Chyba tylko po to, żeby wkurzyć. Ponieważ te cieśniny są wkurzające. Dobra. To wszystko z tego odcinka. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Bardzo się cieszę, że udało nam się przekroczyć ostatnio 300 subskrypcji. Widzimy się w kolejnych seriach. No to cześć.